Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, witam i pozdrawiam bardzo serdecznie, oczywiście jak zwykle, witam jesiennie, witam przedpaździernikowo, przedróżeńcowo i wciąż jeszcze wrześniowo. Tak, zobaczcie kochani, pierwszy miesiąc nauki w szkole, pierwszy miesiąc właśnie tego cudownego, że tak powiem, zajęcia dobiega końca. Wkrótce rozpoczniemy drugi miesiąc, miesiąc październik, jeszcze kilka dni zostało miesiąca września. Dzisiaj jest 29 dzień właśnie tegoż miesiąca i gdyby nie było niedzieli, to byśmy się obchodzili święto świętych, wielkich takich archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Bardzo serdecznie pozdrawiam dzisiejszych solenizantów i życzę, żebyście panowie wpatrywali się w tych swoich wielkich patronów, którzy są uskrzydleni nie tylko w takim sensie fizycznym, ale także duchowym, żeby też was na tych skrzydłach unosili ku dobru, żebyście poprzez to unoszenie byli coraz bliscy Pana Boga, żebyście byli coraz bliscy też tej właśnie ludzkiej doskonałości, bo inna doskonałość nie wchodzi w grę. Mamy właśnie pracować nad sobą, żeby właśnie ta nasza ludzka doskonałość, która jest osłabiona przez nasze grzechy, żeby ona stawała się przy pomocy Bożej i przy pomocy naszych patronów coraz bardziej czytelno i coraz bardziej odpowiedzialno. 29 września, kochani, za kilka dni rozpoczniemy miesiąc październik. Będzie to owszem miesiąc różańca, dlatego jeszcze raz przypominam Państwu, zechciemy właśnie odszukać tego rodzaju narzędzia i, jak to się mówi, wziąć się do roboty przez cały miesiąc, nie odpuszczać, czy w kościele, czy w domu, czy w gronie rodzinnym, czy w jakimś tam jeszcze innym gronie, czy prywatnie, czy na paciorkach różańca, czy na paluszkach, bo czasem różaniec u niektórych jest nieobecny, ale żeby właśnie ta modlitwa była, żeby ta modlitwa była obecna, żebyśmy w ten sposób przypodobali się Matce Najświętszej, ile tak można rzec, która zachęca nas, która wręcz wzywa nas do tego, żebyśmy różaniec odmawiali. Tak, proszę Państwa, 29 września to jest, jak wiemy, 26 niedziela zwykła i co na ten temat, no, można powiedzieć właśnie to, że ten dzisiejszy dzień to jest takim Światowym Dniem Migranta oraz Uchodźcy. Dlatego też, kochani, pomódlmy się za tych ludzi, którzy szukają, że tak powiem, miejsca na ziemi z różnych powodów. Inni wyjeżdżają gdzieś daleko za góry, jak to się mówi, za morza dla chleba. Niektórzy uciekają, bo wojna, żeby się skryć, żeby zabezpieczyć swoje życie czy swoje zdrowie. Dlatego też polecajmy właśnie i Matce Bożej, i wszystkim właśnie świętym, żeby ci ludzie, którzy właśnie są uchodźcami czy migrantami, żeby czuli się bezpiecznie. Kochani, też w tym tygodniu, który rozpoczynamy, który zakończy miesiąc września, rozpocznie miesiąc październik, będziemy wspominali owszem święto Teresy, kłaniam się Panią Tereską, pozdrawiam bardzo serdecznie, ale przede wszystkim będziemy wspominali 4 października świętego Franciszka. Jak wiemy, święty Franciszek jest patronem ekologii, to jest właśnie ten przyjaciel przyrody, to jest przyjaciel każdego zwierzęcia, to jest przyjaciel każdej roślinki. Dlatego też on właśnie uczy nas i wzywa nas do tego, żebyśmy kochali przyrodę. To jest nasza, proszę Państwa, Matka. Ona nas karmi, ona nas żywi, ona powoduje, że mamy takie piękne różnego rodzaju krajobrazy. Nie można niszczyć tego, nie można tego w jakiś sposób poniewierać, bo to jest naprawdę grzech wołający o pomstę do nieba. Dlatego też w dniu świętego Franciszka zechciejmy zastanowić się nad tym, jak to jest właśnie z naszym szacunkiem do przyrody, czym przyrodę kochamy, czy nie śmiecimy, czy nie wyrzucamy właśnie tych niepotrzebnych rzeczy, nie wiadomo gdzie, czy w lesie zachowujemy się bezpiecznie, czy właśnie w tym lesie jesteśmy ludźmi, którzy ten las szanują, czy w tym lesie jesteśmy ludźmi, którzy ten las podziwiają, ale którzy przede wszystkim traktują właśnie też w jakiś sposób jako dom naszych mniejszych braci, jak to mówi święty Franciszek, żeby właśnie ich nie straszyć, żeby nie znęcać się nad nimi i żeby też nie niszczyć ich. Kochajmy przyrodę, w ten sposób kochamy samego Pana Boga, który właśnie jest autorem tej wspaniałej przyrody, którą podziwiamy i która, jak powiedziałem, jest naszą matką. A przy okazji wszystkim solenizantkom, Paniom Franciszkom i Panom Franciszkom składam najlepsze życzenia. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela, 26 niedziela zwykła, gdy byliśmy w kościele, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak Twoje imię wyrzuca złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi
chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł, przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w moje imię, nie będzie mógł źle mówić o mnie. Kto bowiem jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należy do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Jeżeli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do Królestwa Niebieskiego, niż z dwiema nogami być rzuconym do piekła. Jeżeli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jedno okiem wejść do Królestwa Bożego, niż z łajgiem oczu być rzuconym do piekła, gdzie robak nie ginie i ogień nie gaśnie. Kochanie, słowa bardzo mocne, bardzo takie groźne też, prawda? Chrystus stawia prawdę bardzo w sposób taki czytelny. No oczywiście jest to pewnego rodzaju obraz, pewnego rodzaju przesłanie, którego zadaniem jest nauczyć nas kulturalnego posługiwania się zmysłami, kulturalnego posługiwania się naszym okiem, naszymi rękami czy naszymi nogami. Nogi są po to, żeby przemieszczać się z miejsca na miejsce, ale nie mogą one służyć w tym celu, żeby iść do kogoś i kogoś okraść, czy kogoś zniszczyć, czy komuś ubliżyć. Ręce są po to, żeby tymi rękami pomagać innym, bo czasem możemy ręką uderzyć, zrobić komuś krzywdę, możemy właśnie zrobić bardzo nieraz mocną krzywdę. Ręce są po to, żeby dzielić się, żeby dawać właśnie to, czego inni bardziej niż my potrzebują. Poza tym oczy, czasami tymi oczyma możemy też patrzeć nie tam, gdzie potrzeba. Możemy tymi oczami krzywdzić, możemy tymi oczami pożądać. Niech te oczy zawsze będą otwarte, zawsze będą szczere. Módlmy się o to, żeby właśnie te wszystkie nasze członki, że tak powiem, ręce, nogi, oczy, żeby służyły dobru. Poza tym też, proszę Państwa, jesteśmy w atmosferze tej tragicznej powodzi. Modlimy się za tych, którzy doświadczają tego rodzaju bólu, tego rodzaju rozpaczy. Jesteśmy z nimi tylko w sposób duchowy, ale także w sposób materialny. Zobaczmy, jak my się mobilizujemy w tej materii. Pomagamy na różne sposoby, różne instytucje, różne, że tak powiem, organizacje, różni ludzie idą z pomocą. Żołnierze, wojsko, straż pożarna, czy po prostu ludzie dobrej woli. Zechciejmy też być obecni z tymi ludźmi, nie tylko poprzez współczucie, to za mało, ale poprzez naszą obecność. Siostro, bracie, czy już wpłaciłeś na konto, albo czy już coś zrobiłeś, żeby właśnie tym ludziom pomóc, żeby ci ludzie nie czuli się osamotnieni. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc wrzesień i rozpocznie miesiąc październik. Zostańcie z Bogiem.